A na początek dobre informacje z Ukrainy i nagranie, które pokazywały media całego świata, bo do tej pory rzeka Dniepr to była rzeka graniczna, jeżeli mowa o tym, po której stronie tej rzeki są wojska ukraińskie, a po której są wojska rosyjskie. Do tej pory, do tego weekendu, do momentu, kiedy nie opublikowała strona ukraińska tego właśnie filmiku. Ta rzeka to Dniepr, to co Państwo widzieli, to okolice Chersonia, dokładnie obwód chersoński i wschodni brzeg Dniepru właśnie i tam już flaga ukraińska powiewa. I co ważne, analitycy z Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną skomentowali to nagranie pisząc tak: stworzenie pozycji wzdłuż wschodniego brzegu rzeki prawdopodobnie przygotuje scenę dla przyszłych działań ofensywnych sił ukraińskich, czyli ma to być wstęp do tego, co dziać się będzie za dłuższą albo krótszą chwilę w Ukrainie, dokładnie na południu, więc tam, gdzie trwa kontrofensywa wojsk ukraińskich, chociaż to, że trwa kontrofensywa, nie oznacza, że Rosjanie wstrzymali ogień. Tylko od 20 listopada do 4 grudnia, tylko przez tych kilkanaście dni zginęło 19 osób, mowa oczywiście o cywilach, a 39 zostało rannych. Tylko wczoraj, a więc w niedzielę, jeden dzień i tylko do godziny 13 czasu polskiego, 5 osób zginęło w tym właśnie obszarze, więc cieszymy się z tych zdobyczy terytorialnych, ale pamiętajmy też o tym, że Rosjanie wciąż ostrzeliwują też bloki mieszkalne, gdzie próbują, to chyba dobre słowo, normalnie żyć zwykli ludzie. A próbują normalnie żyć, ponieważ brakuje oczywiście wszystkiego, a w ostatnim czasie brakuje też na potęgę prądu. I o tym mówił Wołodymyr Zełenski podczas swojego ostatniego nagrania, wskazując na to, że ten prąd oczywiście to jest coś, czego bardzo mocno brakuje w Ukrainie i to jest coś, czego brakować będzie przez najbliższe miesiące, ale jeżeli wytrzymamy tę zimę, to wytrzymamy wszystko, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. A wczoraj, bo to dane najświeższe, jakie mamy, prądu nie było w ponad 500 miejscowościach w Ukrainie, w 8 regionach tego kraju. Nie było tam w ogóle prądu. W wielu miejscowościach od nie kilku dni, od kilku tygodni tego prądu nie było, a przypomnę, że mamy zimę, no może nie kalendarzową, ale w pogodzie ta zima co jakiś czas daje o sobie znać, również tam, a więc w Ukrainie. Ale walki cały czas trwają, Rosjanie atakują te obiekty infrastruktury krytycznej, w tym między innymi elektrownie, atakują też bloki, gdzie mieszka ludność cywilna, a z kolei Ukraińcy atakują cele militarne strony rosyjskiej. I to nagranie pochodzi prawdopodobnie z obwodu donieckiego i jest to rosyjski śmigłowiec K-52, a właściwie był to rosyjski śmigłowiec K-52. Da! Da, zbili! Zbili! Wszyscy patrzymy teraz na to, co dzieje się na południu Ukrainy, a więc na armię ukraińską, która właśnie przeszła przez rzekę Dniepr, przynajmniej w tym jednym miejscu, które już dziś Państwu pokazywaliśmy, ale tak naprawdę ten najważniejszy moment w tym momencie to są okolice tego właśnie miasta, więc Bachmutu, to są żołnierze ukraińscy przy tabliczce właśnie z nazwą tego miasta. A z kolei rzecznik wschodniego zgrupowania wojsk ukraińskich, Sergiej Czerwaty, mówi tak: najbardziej krwawym, brutalnym i ciężkim kierunkiem walki jest właśnie teraz rejon bachmucki. Dlatego też i tym rejonem my dziś w Onet Rano Raport się zajmiemy. Pytanie, dlaczego tak ciężkie walki o Bachmut się toczą? Czy to miasto coś zmieni w tej mapie wojennej, mapie Ukrainy? Otóż nie, eksperci są zgodni. Tutaj nie ma absolutnie to miasto żadnego znaczenia, jeżeli mowa o celach militarnych. Oczywiście byłby to łakomy kąsek dla Rosji pod kątem takiego miejsca, z którego dalej mogliby atakować, między innymi Kramatorsk, ale militarnie to nie jest jakieś bardzo ważne miejsce. Tu chodzi o symbol, to o symbol polityczny przede wszystkim. Tak z kolei twierdzi wywiad brytyjski, który wskazuje jednoznacznie, że ta kampania, którą teraz prowadzi strona rosyjska, a wszystkie siły, które są zgromadzone na tym odcinku frontu rosyjskie, właśnie są zgromadzone wokół Bachmutu, to tylko i wyłącznie kampania w no, dużej mierze potrzebna na propagandę Władimira Putina i jest ona nieproporcjonalna, jeżeli mowa o kosztach do tego, co zyskać może armia rosyjska, gdyby to miasto zdobyła. Gdyby, ponieważ w tym mieście wciąż słychać strzały, Bachmut wciąż jest pod kontrolą wojsk ukraińskich.
Ой, ебать, сильно! Дай ему так! Стоп! I takie strzały słychać od wielu, bardzo wielu dni w Bachmucie właśnie, no i też bardzo wiele osób ginie w tym mieście. To są dane, które przywołuje The Kyiv Independent. W pobliżu Bachmutu codziennie ginie od 50 do nawet 100 rosyjskich żołnierzy. Tyle samo zostaje rannych. Takie dane nam dosyła strona ukraińska, więc The Kyiv Independent od 50 do nawet 100 rosyjskich oficerów, rosyjskich żołnierzy, którzy ranni są każdego dnia. A z kolei w ostatnich dniach nawet 10-godzinna bitwa miała miejsce w okolicach tego właśnie miasta, a w sobotę, w czasie prawdopodobnie tej właśnie bitwy, zginęło 5 gruzińskich ochotników, ponieważ przypomnę, że tam, a więc w Ukrainie, walczą nie tylko Ukraińcy, ale też i ochotnicy z różnych miejsc w Europie i też na świecie. I tam też wciąż jest ludność cywilna. To, co teraz Państwo zobaczą, to wciąż miejscowość Bachmut. Ta miejscowość, na którą cały czas spadają rosyjskie rakiety, ta miejscowość, gdzie zacięte walki toczą się od wielu tygodni, to tam też wciąż próbuje żyć ludność cywilna. W niższym podwale byli, czy w tym? W tym, tak? W tym. Tuk-tuk, здравствуйте. Здравствуйте. Jedziemy dalej. Ale wczoraj cały dzień ждали was. Ничего. Nie, nie, to czemu was будем пугать? Сейчас мы вас передаем волонтерам, и они вас повезут, устроят. Себе надо здесь побудь, завещание. Давайте, забирайте. I w takich właśnie warunkach, w piwnicach takich zrujnowanych budynków mieszkają rodziny z dziećmi. I tutaj dobra informacja w tym całym piekle wojny. Ta dziewczynka, która tak swobodnie przechadzała się pod swoim blokiem, jest już bezpieczna, została ewakuowana z tego właśnie miejsca i to jest ważna i dobra informacja. Dotarli tam ukraińscy żołnierze i wywieźli tę młodą dziewczynę w bezpieczne miejsce. Bezpieczne, ponieważ tylko w ciągu ostatniej doby w tym rejonie miało miejsce ponad 260 ostrzałów artyleryjskich. To jest ogromna, ogromna siła rakiet, które spadają na to miasto i na cały ten obwód. I proszę zobaczyć, jak teraz wygląda Bachmut i proszę posłuchać, ja oczywiście to za moment przetłumaczę, co będzie mówił żołnierz, którego za chwilę Państwu pokażemy, ale najpierw właśnie Bachmut, ruiny, ruiny i jeszcze raz ruiny. To są okolice Bachmutu, nie tylko i wyłącznie to miasto, ale też i okolice tak właśnie wyglądają. A teraz pokażmy filmik z żołnierzem, który przechadza się po ulicach Bachmutu i mówi o tym, że tak właśnie teraz wygląda to miasto. 4 grudnia. Tak na razie wygląda Bachmut. Ale Bachmut stoi, Bachmut trzymается. Bachmut to Ukraina. Nijaki to nie Artemiewsk. Sława nacji. Śmierć wrogom. Nie wiem, czy trzeba tłumaczyć, ale z przyzwoitości przetłumaczę. Tak teraz wygląda. Bachmut stoi, trzyma się. Bachmut to Ukraina. Tak mówi ten żołnierz, który właśnie tego miasta broni. Ale żeby dopełnić tej historii o obwodzie, o tej całej okolicy Bachmutu, to jeszcze jedna miejscowość. To jest miejscowość Opytne. O tej miejscowości pewnie Państwo do tej pory nie słyszeli. Jest to miejscowość w okolicach Bachmutu i jest to również filmik nagrany przez ukraińskich żołnierzy. Pasiołek Opytne. Bachmut. Potworne zmęczenie i nieustające salwy ognia, które słychać było w tle, ta artyleria, to wystrzały. Taka jest codzienność. Niestety w tym właśnie rejonie i w okolicach tego właśnie rejonu jest nasz specjalny wysłannik Marcin Wyrwał, którego teraz już witam w Onet Rano Raport. Marcinie, dzień dobry, dobrze cię widzieć. Mam nadzieję, że jesteś w bezpiecznym miejscu, bo to miejsce, gdzie się znajdujesz, rzeczywiście jest tym chyba najkrwawszym i najbardziej zapalnym punktem w tym momencie na mapie Ukrainy. Witaj Marcinie i witam Państwa. Tak, konkretnie oczywiście nie mogę znowu ujawnić miejsca, ale znajduję się w okolicy Bachmutu. Wczoraj przez cały dzień z żołnierzami w samym Bachmucie nie byłem długo, ponieważ generalnie jeździłem tam, gdzie toczyły się walki. Natomiast ja do Bachmutu jeżdżę od samego początku tej rosyjskiej ofensywy. Ja jeszcze pamiętam, jak to miasto było normalnym, zwykłym miejscem do życia. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi tam wtedy mieszkało. Potem kwiecień, maj, lato i ten Bachmut coraz bardziej zniszczony, coraz bardziej bombardowany. No,
to, co widziałem wczoraj, to już jest naprawdę bardzo przykry widok. Ja do tej pory widziałem dużo zniszczeń, ale to były zawsze części miast, czy to Siewierna Sałtivka, taka dzielnica w Charkowie, czy to Irpień, czy to Borodzianka. Tam zawsze były zniszczone części miast. Tutaj po prostu jedzie się przez miasto i nie ma jednego domu, który nie byłby mniej lub bardziej zniszczony. Dużo efektów działań bomb lotniczych, czyli no, takie totalne zniszczenie. Coś, co z góry jest spuszczone, rozrywa bloki na pół dosłownie. Więc tak, ten Bachmut wygląda fatalnie. Ludzie tam wciąż żyją. Żołnierze mi mówią, że tam kilka tysięcy ludzi w tych podwałach, w tych piwnicach wciąż jeszcze funkcjonuje, nawet jakiś targ jest tam na miejscu. No ale większość dnia spędziłem, tak jak mówię, na froncie, czyli przyczynie tego wszystkiego. I no, ja teraz podczas tej podróży do Ukrainy jadę wzdłuż całej linii frontu. Widzę, jak te walki się odbywają. O właśnie, i to jest pod Bachmutem zdjęcia z wczoraj moje. Widzę, jak te walki się odbywają, te tutaj, jak intensywne one są, i muszę powiedzieć, że to, co jest pod Bachmutem, to absolutnie bije na głowę wszystkie inne miejsca na tym froncie. Tutaj non-stop ciężki sprzęt, takie ostre strzelanie artyleryjskie, moździerze pracują, drony z granatami, wszystko to. No, ja oczywiście będę składał reportaż z tego, tu widzimy właśnie BMP-3. No, sytuacja wygląda, no, przynajmniej na tyle dobrze dla Ukraińców, że do tej pory, jak byłem na linii frontu, nie wiem, czy tam gdzieś pod Zaporożem, czy na Charkowszczyźnie, tam jednak na słuch widać było, że Rosjanie strzelają więcej, mocniej. To była relacja 1 do 4, 1 do 5, 1 do 6. Tutaj pierwszy raz widziałem, że to jest około równego, można powiedzieć. Czyli tyle samo strzelają Ukraińcy, co Rosjanie. No i Ukraińcy bardzo mocno trzymają ten teren. Marcinie, ty też się trzymaj. Pozdrów tych wszystkich, którzy tak dzielnie bronią tego terenu od nie tylko wielu dni, wielu tygodni, ale wielu miesięcy. I proszę cię, uważaj na siebie, bo naprawdę bardzo blisko frontu, jak sam mówiłeś, jesteś. Bezpiecznego dnia i do zobaczenia jutro w Onet rano. To był nasz specjalny wysłannik, korespondent Marcin Wyrwał. A my za moment będziemy rozmawiać z innym Marcinem, z panem posłem Marcinem Kierwińskim.